Gama Joba! Witajcie, dzisiaj zaprosiłem ponownie Gagik i zrobimy... Agiab Sandali! Oglądajcie dalej. Chcieliście, żeby Gagik wrócił? Wrócił dla was! Gagik, bardzo się cieszę, że jesteś. I na saju, nagrywam teraz. A, okej, okay, cześć. Dobrze, czyli Gagik, co dzisiaj nam przygotujesz? Dzisiaj będzie Agiab Sandali. Z tego małego i z tego dużego wyjdzie bardzo fajne danie. Sam sezon na takie upały. Będzie Agiab Sandali. Bardzo popularny w sumie na całym Kaukazie. Latem tylko to jemy. Mhm. Tylko ale to cały rok się je? A generalnie latem to się nie tak na świeżo się te warzywa i się gotuje, a zimą to można też chować takie słoiki latem, zamykać i do gdzieś tam przechowywać na zimę i później o to zimą otwierać i jeść. Dzisiaj my to będziemy jeść na ciepło, ale generalnie to danie, jeżeli będzie na zimno, to też jakby można śmiało jeść. Okej, okay. Posłuchaj, to w związku z tym to teraz mamy pokroić ten bakłażan? Tak, musimy go pokroić w kostkę. W kostkę z peskami albo z bez peskami? Z peskami, dobrze, oczywiście. To idzie. Słuchajcie, dzisiaj, wiesz to, zostaw to razem. Z peskami i ze skórką, wszystko razem. Słuchajcie, to jest danie, które jest takie nepretensjonalne, kroimy to w taki sposób, jaki chcemy. Ta kostka nie musi być drobna czy duża, zależy od tego, jak sobie lubisz, tak je pokrój. Ja też lubię to kroić w kosteczkę taką, wiesz, jaką takie krążki takie grube kroję i też później tak... Czyli to jest okej? Okay? No tak, tak, jest super. Generalnie w Gruzji bakłażany zawsze przed przygotowaniem my je solimy. Mhm. Tak gdzieś 40 minut, 50 minut, żeby trochę puściło tą wodę, gorycz. Bo tam jest gorycz, taka brązowa woda, która jest w środku, to jest taka gorycz, która nam generalnie nie jest potrzebna do naszego dania. To co, to jak jej ty smażysz? Tak, te bakłażany my jeszcze posolimy trochę, więc trochę jeszcze je zostawimy, żeby trochę puściły tą wodę. Mhm. Łatwo się kroją, później są delikatne w jedzeniu, więc my to wszystko pokroimy. Oczywiście solimy na oko, ja jestem artystą, a nie naukowcą, więc to wszystko tak sobie lubię robić na oko, bo w tym sam smak. Choć wam powiem szczerze, że mój tata robi najlepsze Agiab Sandali ever, jeszcze nie przerosłem jego umiejętności. Teraz jeżeli chodzi o, mamy taką kosteczkę bakłażan pokrojony, odstawiamy to się odpoczywa i teraz Pascalito zaczyna kroić nam w kostkę też papryczki. Ja dzisiaj wziąłem taką czerwoną, wziąłem drugą, taki widzicie, taki on się już tak skurczył, biedaczek. Papryczkę zieloną, mogą być inne papryczki, które wolicie, żółte, czerwone. To danie musi być pewno kolorów tak samo, jak jest lato, pewne, no w ostatnich dniach oczywiście, pewno kolorów, energii, więc to danie też musi być takie kolorowe, fajne. Cebula? Teraz cebula w kostkę. Taką samą? Taką samą, nie, mniejszą trochę. Mniejszą, okej. Okay. Oj, cebula jest pokrojona, dobra. Cebula jest pokrojona, widzisz? Pomidor tak samo? A pomidor, nie. Pomidor będziemy też kroić w kostkę, ale musimy je przed chwilą oparzyć. I to warto pokazać. Jeśli mamy zniszczony pomidor, tak, to do tego przepisu się nadaje. Kocham polskie pomidory, szczególnie w sezonie. Słuchajcie, pokażę wam tam, gdzie zachował ten kształt jeszcze. Takie ładne, wiecie, takie czerwone. Mają zapach, więc bardzo dobry. Ja generalnie w sezonie używam tylko pomidorów takich całych, świeżych, ale też w zimę, jak robię to danie, to kupuję pomidory pelati w puszkach, bardzo są dobre, więc też polecam zamienić. Jeśli ktoś w Gruzji mówi bazylia, to ma na myśli bazylię czerwoną, bo taką używamy i na sałatki, i na Agiab Sandali, też i na wszystkie inne dania. Więc śmiało zachęcam sobie do znalezienia takiego cuda. Spada. Dzisiaj będzie bazyliowo generalnie. I czerwona, i zielona, i kolendra. Teraz zahartujemy te pomidorki do wrzącej wody, żeby... Oja, mama mia. Tak. Teraz włączymy tą kuchenkę i tam nam ta skórka będzie odchodzić ładnie. Teraz Pascal, zahartujemy od razu w naszej wodzie, a ja tutaj to przewrócę tak, żeby wrzątek cały po prostu obiegł te pomidory i będzie nam łatwiej zdejmować skórkę. Generalnie lubię pomidory malinowe, uważam, że to jest najlepsze pomidory w Polsce, ale też bawole serce, Boże, jakie lubię te. Ty rób sobie pomidory, też pomidory pokroimy w kostki oczywiście i później w sumie tyle. My wiesz co, my na koniec zrobimy zioła, bo w naszej kuchni zioła świeże i generalnie kolendra
jest takim ziołem, które nie lubi się być nagrzewaną, mhm. więc zawsze ją daje się na surową. Więc jak już zrobimy to danie, wyłączymy, później rzucimy tam zioła. Więc teraz będziemy rozgrzewać nasz żaliwny garnek, do którego będą polecą po pierwsze bakłażany. Robimy na oleju rzepakowym, oliwa, słonecznikowy, jakiekolwiek macie w domu pod bokiem. Ja przed rzuceniem bakłażanów do garnka ich je wyciskam trochę, żeby trochę zminimalizować tą wodę. Oj, tak. Paska kroi pomidory, a ja sobie tutaj wymieszam nasze bakłażany, tak żeby temperatura równomiernie rozchodziła się po całej kostce. U nas na Kaukazie, wiesz, wojny kulinarne to jest na porządku dziennym. Każdy się walczy, czyje to jest danie. I to danie jest najbardziej konfliktowym ze wszystkich. Naprawdę? Tak. W każdym narodzie tam na Kaukazie wszyscy mają to danie i każdy uważa, że jest on ich. Trochę jak nam nasze bakłażany zmiękną, trochę taka, trochę złapają tą brązową... kolor. Brązowy kolor, tak. To rzucimy tam cebulę. Czyli zaczynamy od warzywa najbardziej twardej, tak jak do ratatuj. Tak. Z fazy smażenia przejdziemy powoli do fazy gotowania. Duszenia. Bo będą się to dusić w sosie pomidorowym. Więc dlatego jest ważne wybrać takie pomidory, które mają tą miąższ taki większy. Mhm. Taki mięsisty. Mięsisty, tak. Bakłażany zmiękły, złapały trochę brązową skórkę, więc rzucamy tam naszą cebulę, po gruzińsku hachły. Hachuj? Tak, wszystko takie gadłowe mamy, wiesz? Hachuj! Hachuj. Musimy to też dobrze wymieszać i będziemy czekać, jak nam się usmaży cebula. Dobrze, słuchajcie, teraz jak trochę nasza cebula się zeszkliła, to damy tam teraz koncentrat pomidorowy, odrobinkę, żeby nabrał takiego bardziej intensywnego smaku pomidorów. Oczywiście mamy dobre pomidory, ale koncentrat nam da trochę bardziej wyrazistego takiego pomidorowego smaku i też trochę da koloru czerwonego. Gdzieś smażymy około minutki po wrzuceniu i dodajemy teraz pomidor. Pomidory z całym tym soczkiem, wiesz, żeby wszystko nam, nic nam się nie zmarnowało. Oczywiście z pestkami. Tutaj jeszcze teraz liść laurowy, dajemy pestki, liście laurowe. Ile? Wszystkie, wszystko. Według uznania. Liść laurowy to jest przeprawa, więc kto ile lubi, tyle daje i komu jak smakuje. I nigdy nie dodajemy mięsa do tego. Nigdy. To jest danie wegetariańskie. Słuchajcie, jak rzuciliśmy teraz pomidory do naszych bakłażanów, to teraz musimy zmniejszyć ogień, tak na minimalny, przykrywamy i będziemy to dusić około 10 minut. I później pójdzie tam papryczka. Czyli teraz robimy tą papkę, tak? Tak, słuchajcie, i teraz w moździerzu rzucimy razem czosnek. Który pokroję odrobinę. Pokroj, możesz pokroić. Mamy tutaj kolendrę, słuchajcie, och, kolendra, jaka dobra, aromatyczna kolendra, więc tak. Ja lubię dużo tych ziół, więc taki pęczek. I też będzie do tego bazylia czerwona, o której wspomnieliśmy. Oczywiście trochę bez tego. Może być taka cała, tylko trochę może też o korzeniu obetnąć. I damy trochę bardziej do smaku zieloną, taką tą wietnamską. Kroję wszystko? Wszystko kroimy do moździerza i będziemy to wszystko ubijać razem. Oczywiście z odrobiną soli, która nam pomoże bardziej ubić nasze zioła. O, i patrzymy, nasze warzywa się tak ładnie się duszą. Pięknie. I teraz my do tego damy papryczkę, którą trochę tak z 2 minutki jeszcze się nam podusi, żeby trochę odrobinę się zmiękła. Wymieszamy to dokładnie. Odrobinę się zmiękła i na koniec my spróbujemy, zobaczymy, czy bakłażan, ale uważam, że już bakłażan jest gotowy. Tak, bo widać po konsystencji, nie? Tak. Pascal, jeszcze słyszałem, że lubisz na ostro, więc dla dodania większej pikanterii to pokroimy taką papryczkę chili. Może to być też ostra papryczka sucha, w płatkach. Z peskami? Z peskami, tak, oczywiście, z peskami. I wrzucimy tutaj dla podkreślenia bardziej smaku, bo kuchnia gruzińska tak naprawdę nie jest pikantną. Dajemy pikanterii daniem, żeby bardziej podkreślić smak, niż żeby zdominowało to smaku, ta ostrość. I dodajemy ci do środka. I dajemy ci do środka i jeszcze raz mieszamy. Pamiętamy, że na wolnym ogniu wszystko my dusimy te warzywa. I tak 2 minutki i wrzucamy nasze zioła. Nastał ten moment. To już jest moment. Ten sam moment, kiedy my teraz otwieramy
Ale pięknie. Nasz gulasz sito ajab sandali. I wymieszamy to wszystko. I Pascal, dajesz tutaj te świeże zioła. Mhm. To, które nada nam taki smak. Pamiętajcie, rzuciliśmy tutaj kolendrę, czerwoną i zieloną bazylię, czosnek i odrobinę soli. Wszystko razem wymieszam, bo te zioła nadadzą nam jeszcze bardziej takiej świeżości. Tak. I zrobią nam nasze danie takie, jak powinno być. Takie, dadzą taką letnią symfonię. Okej, dobrze. Jak rzuciliśmy teraz zioła, to wyłączamy to. Nie nagrzewamy tych ziół, okay. Tylko wyłączamy już na końcu. I w sumie nasze danie jest gotowe. I co, i spróbujemy? Daliśmy jeszcze trochę soli. Spróbujcie, czy i pieprzu też możemy czarnego dać jeszcze troszeczkę. Jak ktoś lubi jakieś swoje zioła prowansalskie, na przykład oregano, bazylię, strzątkę, też może śmiało dawać. Jakby kto jakie zioła lubi, to może dawać. No i wydajemy teraz! No, wydajemy, słuchaj, zobacz. Och. Ale pięknie to wygląda, ci powiem. Fajnie jest ten trik, jak chodzi, że dodałeś zioły na koniec. Mi się to bardzo, bardzo spodobało. Będę tu nawet próbować, oczywiście twój przepis spróbuję jeszcze raz, ale też do ratatouille to jest fajną taką opcję. Piękny ten bakłażan związał to wszystkiego też, nie? No to cóż, teraz warto to spróbować. Coś my takie upychciliśmy z tobą razem. Tak, piękne. Bardzo smaczne, bardzo fajne, że nie smażyliśmy tą paprykę, tylko ją podusiliśmy właśnie w tym. Bardzo fajnie są te zioła na koniec, bo ta bazylia jest taka świeża, kolendra, naprawdę super. Z tym jakiś, nie wiem, duszony. A jemy to z chlebem. Z chlebem? Tak, bo Gruzji lubimy dużo jeść chleba, więc z chlebem, lawaszem gruzińskim, tym piekarniach gruzińskich może kupić sobie chlebek, zrobić to danie i jesteście w Gruzji. Gagi, to jest naprawdę super. Pamiętacie, że Gadi Geek ma jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych przepisów gruzińskich, nie? Mam nadzieję, że jeżeli wam to się podoba, to możemy robić coraz częściej takie przepisy nieoczywiste i też takie popularne. Chcemy, żeby było na naszym kanale, na twoim kanale. Możecie być na naszym kanale, Gadi Geek. Czuj się u siebie. Pamiętacie, że Gadi Geek jest do waszej dyspozycji. Wystarczy tylko napisać na dole, jeśli ten przepis wam się spodobał. Chcemy więcej Gadi Geek, a Gadi Geek wróci, prawda? Mhm. Czyli dużo zdrówka dla was. Życzymy, zajrzyjcie na Instagram Gagik, bo Gagik prowadzi też właśnie bloga kulinarnego Gotuj z Gruzinem, także zapraszam wszystkich serdecznie. I zajrzyjcie koniecznie na nasz profil TikTokowy Tuba Smaku, tam macie bardzo dużo treści, a przy okazji na mój Instagram i zasubskrybuj, jak tego nie zrobiłeś. Dziękuję wam serdecznie, dzięki Gagik. Dzięki. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla was. Pa. Więcej przepis z Gagikiem? Kliknij tu!